Tyrol i Górna Austria mają taką samą flagę jak Polska, a nasz kraj jest niemalże 4 razy większy, przy czym 62% powierzchni kraju pokrywają Alpy. Suwerenność otrzymała w 1955 roku, pozdrawiamy 70 tysięcy Polonii. Obecna austriacka flaga, notabene jedna z najstarszych flag świata, pochodzi z 1191 roku, jest podobna do flagi Polski czasów Rzeczpospolitej obojga narodów. Narodowym alkoholem jest sznaps, a narodową potrawą jest sznycel wiedeński. Więc pamiętajcie, będąc we Wiedniu, zamówcie sznaps und sznycel byte zwierzęciem ptak dymówka, a owocem jabłko. Republikę Austrii cieszą piłka nożna, narciarstwo alpejskie, snowboard i skoki narciarskie. A najwyższy szczyt Gross Glockner liczy sobie 3798 metrów. Nad poziomem morza w godle mają czarnego orła, poza sierpem i młotem w szponach widać rozerwany łańcuch, który symbolizuje wyzwolenie od nazizmu. Ciekawe, że w 1938 roku przestał obowiązywać ruch lewostronny. I miejmy to z głowy. Adolf Hitler był Austriakiem. Republik Österreich oznacza obszar wschodni. Choć jest częścią Unii Europejskiej, to nie należy do NATO. 30% ludzi posiada broń palną. Hymn narodowy jest jednym z czterech na świecie, którego słowa napisała kobieta. Graniczą z ośmioma krajami, są to. Liechtenstein, Niemcy, Czechy, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry oraz Włochy. Stereotypowy Austriak trzyma w rękach piwo i papierosa. Statystyczny Austriak pali 7 paczek papierosów miesięcznie, co rzecz jasna powoduje, że najbardziej zabójczą chorobą w tym kraju jest rak płuc. Ale może nie każdy Austriak ma taki wizerunek palacza, bo znanymi Austriakami są m.in. Mozart, Schubert, Haydn, Strauss, Kafka, Wittgenstein czy Freud. 21 obywateli Austrii otrzymało Nagrodę Nobla. Może niekoniecznie należałoby wrzucić do tego szacownego grona osobę Arnolda Schwarzenegger'a. W końcu jest gwiazdą Hollywood, czy przez 8 lat był gubernatorem stanu Kalifornia. Popularnym Austriakiem jest założyciel Red Bulla Dietrich Mateschitz. Fizyk kwantowy Erwin Schrödinger, twórca jednego z najbardziej znanych paradoksów Paradoksu Kota Schrödingera był Austriakiem. Znany artysta Edwin Lipburger kłócił się z władzami, bo chciał wybudować sobie sferyczny dom, a że władze były ku temu niechętne, to ogłosił niezależność od Austrii. Z więzienia wyciągnął go austriacki prezydent, a Mögel jest niesamowitą atrakcją turystyczną. A również niesamowita maszyna do szycia została tutaj wynaleziona w 1818 roku. Glock to pistolety opracowane i produkowane przez austriacką firmę Glock GmbH. Strzelają z nich w Terminatorze Trójce, w Człowieku w Ogniu czy legendarny Keanu Reeves w Johnny Wicku. W 2011 roku informacja obiegła cały świat, że Szwajcar Behar Merlaku na automatach w kasynie nie wygrał jednak 43 milionów euro. Kasyno uznało, że oprogramowanie się pomyliło, a skończyło się na sowicie opłaconej ugodzie w sądzie. Według austriackiej legendy Święty Mikołaj miał złego brata o imieniu Krampus, który ze swoją diabelską świtą karał niegrzeczne dzieci. Z tej racji 5 grudnia organizowane są diabelskie pochody. Witam w kraju, gdzie mieści się wioska o nazwie fucking, a 14-latkowie podlegają już odpowiedzialności karnej. Zamiast guten morgen witając się mówią grus gott czyli szczęść boże. W niedzielę i święta większość sklepów jest pozamykanych, a 70% obywateli wierzy w zjawiska nadprzyrodzone. A propos przyrody, to wodospady Kriml są największym europejskim wodospadem i mają 380 metrów wysokości. Niemal 70% energii elektrycznej pozyskiwane jest ze źródeł odnawialnych, głównie z elektrowni wodnych wybudowanych na rzekach. Na wschodzie kraju korzysta się również z elektrowni wiatrowych. Niesamowicie jest przy jeziorze Grönersee, gdzie poziom podnosi się w czasie roztopów o 12 metrów, tworząc raj dla nurków tam, gdzie łączą się granice w Węgier i Słowacji umieszczono symbolicznie trójkątny stół, a stołów całkiem sporo musi być w letniej rezydencji Habsburgów. Pałac Schönbrunn ma niesamowitą ilość pokoi aż 1440. Austria ma pewne akcenty polskie. W Austrii popularne są piekarnie połączone z barami kanapkowymi. Wymyślił je ponad 100 lat temu Polak Franciszek Trześniewski. Kolejny Polak Jerzy Franciszek Kulczycki założył pierwszą w Austrii kawiarnię FC Polska Wien, natomiast gra w trzeciej lidze w piłkę nożną, gdzie większość zawodników ma polskie korzenie. Ale Austria to również miejscowości. W Serafus liczący jakieś 1150 mieszkańców znajduje się linia metra. W Portschach co roku odbywają się Mistrzostwa Świata w Malowaniu Ciała, czyli body paintingu. Wracając na moment jednak do miejscowości już wcześniej wspomnianej fucking. To z racji, że nadgorliwi turyści życzyli sobie zabierać ze sobą rewelacyjną pamiątkę, bo tabliczka informująca o wjeździe do miejscowości była kradziona wielokrotnie. Postawiono końcem końców wbetonować ją w ziemię. Ciekawie się z kolei zrobiło, kiedy w 2004 roku władze przepchnęły referendum w sprawie zmiany nazwy miejscowości, a wyszło na to po podliczeniu głosów, że wszyscy jednomyślnie się opowiedzieli za utrzymaniem dotychczasowej nazwy, i praktycznie nikomu nie przeszkadza to, że są fuckingowianami. W Tyrolu z kolei jest muzeum kryształów swarowskich Welten. Ukryte pod wodospadem wejście prowadzi do 14 niesamowitych pomieszczeń, gdzie można podziwiać m.in. kryształową piramidę wzniesioną z 590 kawałków luster, ścianę składającą się z 12 ton kryształków, czy największy na świecie kalejdoskop. A w kalejdoskopie to różnie bywa, tak jak na scenie politycznej, choć austriackiej lewicy udało się ukuć nową świecką tradycję. Otóż austriacka lewica ustawiła w parlamencie skrzynkę, do której wrzuca pieniądze za każdym razem, gdy uznają, że prawica urze jak pies. Uzbierane pieniądze przekazują na pomoc uchodźcom, a kwoty bywają astronomiczne. Na wzmiankę zasługuje rzecz jasna stolica kraju. Za nadużycie nazwy Wiedeń grozi kara zatem. Leżąca nad Dunajem stolica, siedziba OPEC od 1965 roku, to również największe miasto Austrii. Zamieszkuje go niecałe 2 miliony osób, czyli jakieś 20% Austriaków. Mieści się tutaj największy szmaragd na świecie, ważący 2860 karatów. Znajduje się tu najstarszy ogród zoologiczny na świecie. Został założony w 1752 roku. Ogród Tiergarten Schönbrunn jest co prawda najstarsze, ale nie jest zacofane, bo jest jednym z najnowocześniejszych zoo na świecie. Następnie podziemne korytarze Biblioteki Narodowej o łącznej długości ponad 1800 km ciągną się pod całą stolicą. Dalej, cmentarz centralny ma ponad 2,5 miliona grobów. Pogrzybano tutaj między między innymi Ludwika van Beethovena, Franciszka Schuberta czy Johanna Straussa. W tej aglomeracji wybudowano najdłuższy mieszkalny budynek na świecie, Karl Marxhof. Ma długość 1100 metrów, czyli ponad kilometra. Składa się z 1382 mieszkań. Przed tutejszą operą wystawiany jest duży telebim, na którym każdy może na żywo obejrzeć transmisję przedstawienia. Mają tutaj nawet Akademię Seksu, po której ukończeniu otrzymuje się specjalny certyfikat, a miejscowa gazeta podaje godziny, w których przeprowadzane będą w autobusach kontrole biletów. Z kolei di Narrenturn, czyli Wieża Wiatrów, to pięciopiętrowa rotunda, która kiedyś była szpitalem psychiatrycznym, słynącym z brutalnego dość sposobu traktowania swoich pensjonariuszy. W parku Prater, na niewielkiej działce o średnicy około 8 metrów, ogrodzonej płotem z drutem kolczastym, znajduje się dom sferyczny, wcześniej wspomniany, zbudowany przez wcześniej już wspomnianego artystę, Edwina Lipburgera. W 1976 roku ogłosił powstanie niezależnej republiki o nazwie Kügelmügel, jednak nie została przez nikogo uznana. Jest to jedna z większych atrakcji turystycznych tego miasta, którego imienia się nie nadużywa. Z kolei największym festiwalem muzycznym świata jest Donau Inselfest, czyli festiwal na wyspie Donau, jednej z dzielnic miasta, gdzie przez 3 dni tłamsi się ponad 3 miliony wielbicieli muzyki i której nazwy zdecydowanie w tej części filmu nie nadużyłem. Mówić o Austrii, a nie wspomnieć choćby słowem na temat narciarstwa, to zbrodnia albo szaleństwo. Narty w Austrii to marzenie niejednego pasjonata, znaleźć można wiele ośrodków narciarskich, które górują na listach najlepszych miejsc na narty na świecie. Idealnie przygotowane trasy o różnym stopniu trudności, wspaniałe górskie widoki i klimatyczne górskie miejscowości czynią go miejscem idealnym na zimowy urlop. To, co wyróżnia Austrię na tle innych kierunków, to stosunkowo niska cena przy wysokiej jakości świadczonych usług. Dotyczy to zarówno tras zjazdowych, jak i bazy hotelowej czy gastronomicznej. Najpopularniejsze z ośrodków w Austrii znaleźć można przede wszystkim w jej czterech regionach: Górnej Austrii, Styrii, Tyrolu i Ziemi Zadzburskiej. A alpejskie krajobrazy potrafią oszołomić. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że materiał o Austrii Wam się podobał. Jak tak kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok, no i rzućcie tematem na kolejny film. Zachęcam do pisania maili, macie maila w informacjach w zakładce na kanale. Zachęcam też do dołączenia do Discorda, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. No i dzięki bardzo za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga, jak i również ich klikanie. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli. Kiedy może wybierze się na narty do Austrii? To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam!